Wyobraźcie sobie, że handlujecie mięchem albo falafelami. Wyobraźcie sobie, że sanepit nie istnieje, a nawet jeżeli istnieje, to praktycznie nic nie robi. Co ty, elfie, jakaś korwinistyczna utopia? Nie, bo wyobraźcie sobie, że sprzedajecie zgniłe mięcho i stare falafele, że dobrze popsykaliście. Że nie śmierdzi i nawet całkiem ładnie wygląda. A nawet ciekawy jakiś takie jest, i ludziom chce się to żreć. I wyobraźcie sobie, że ludzie to żrą, że później żygają, że bolą ich brzuchy, że umierają po tym syfie. I co? No nic. Nic z wami się nie dzieje. Nie ponosicie za to żadnej odpowiedzialności i dalej ładujecie w tych ludzi ten śmiercionośny syf albo zdrowiostratny. A wyobraźcie sobie, że istnieje na świecie, ba, istnieje w Polsce zawód, który jest właśnie tak zupełnie nieograniczony, nieregulowany. Zawód, którego przedstawiciele serwują ludziom kompletny syf, kompletnie zgniły, wyniszczający ludzi i społeczeństwo towar. Robią to cały czas, bezwstydnie, a gdyby ktoś ośmielił się zasugerować, że powinni ponosić za to jakąś odpowiedzialność, to zostałby od razu zaatakowany jako wróg wolności. A co to za zawód, moi drodzy? No, dla ochlokracji kluczowy. Ten zawód nazywa się dziennikarz. Podziękowania dla moich wspierających wyższych poziomów. Dori, nikogo ważnego, czyli Wiktorii Eisen, Hewertusa, Puchacza, Grzegorza Gierczyka, Michałali Gęzy, Kiedy Wraks oraz Mateusza Znajdka. Feonor Aglarion witam Was w najbardziej hejterskiej dziennej dawce hejtu od dawna, bo zajmę się tutaj krótko tym. W czym przejawia się kwintesencja współczesnej ochlokracji, czyli mediami. Tym razem ze szczególnym naciskiem na dziennikarzy tworzących tak zwane newsy. W tytule tego odcinka będzie coś o dziennikarskich zbrodniach i można to uznać za clickbait. A w tym odcinku również clickbait krytykować zamierzam. Tyle, że w przeciwieństwie do przedstawicieli wszystkich tych szlachetnych mediów, ja naprawdę tutaj o zbrodniach mówić zamierzam. Reżim polityczny, w którym funkcjonujemy, jest demokracją, w której jedynym cenzusem jest wiek. Nowe i stare media, co wydaje się być oczywistym, mają bezpośredni wpływ na to, jakie decyzje polityczne podejmowane są w danym kraju. Na przykład, jakie decyzje podejmą politycy w związku z pandemią koronawirusa. I w przekazie medialnym, o którym chcę tutaj mówić, nie chodzi jedynie o bezpośrednią agitację zaangażowanych politycznie mediów, lecz o coś jeszcze gorszego i czynionego z możliwie najniższych pobudek: o produkcję kretyńskich doniesień, zajmowanie się idiotycznymi tematami oraz, co jest chyba ostatnio, największą trucizną. O podsycanie tzw. emocji społecznych clickbaitowymi tytułami i obrazkami. Przykład z ostatnich dni, który szczególnie mnie zirytował. Tytuł artykułu na portalu forsal.pl brzmi: Przed nami najbardziej śmiercionośna fala COVID-19? Wyniki niepokojących badań z USA. Swoją drogą, jakim cudem to badania, a nie zaś wyniki mogą być niepokojące? Co prowadził je dr Mengele? Poniżej tytułu mamy niepokojący obrazek koronawirusa, który właściwie nijak nie odnosi się do pozostałej części artykułu. Poza tym, że jest na nim Koronawirus, czy coś, co koronawirusa przypomina, bo obrazek pochodzi po prostu z Shutterstocka. stoka. Równie niepokojący, i również nie mający niemal nic wspólnego z pozostałą częścią artykułu, podpis pod obrazkiem brzmi: Koronawirus atakuje komórki nerwowe. W lidzie zaś mamy: Naukowcy z USA oceniają, że w najgorszym wypadku w nadchodzących miesiącach może dojść do najbardziej śmiercionośnej fali COVID-19 od początku pandemii. A co mamy w samym artykule? Po pierwsze, informacja, że wariant Omicron jest o 35% bardziej zakaźny niż delta, co stanowi odstępstwo od poprzednich szacunków naukowych, wedle których zakaźność najnowszego wariantu COVID-19 miała być od 2 do 5 razy większa od poprzednich. Czyli pozytywna wiadomość. Później mamy informację, że w najbardziej optymistycznym przypadku omikron mógłby spowodować o 50% mniej śmierci niż inne warianty koronawirusa w roku 2021. Swoją drogą, gdybym nie wiedział o co chodzi, to pomyślałbym, że to cały czas omikron powodował te wszystkie śmierci. I po prostu z jakichś niewiadomych względów osłabł. Później zaś mamy informację, że dyrektor Instytutu, który przeprowadził te badania, Chris Murray, twierdzi, że według najnowszych modeli pandemia może osłabnąć w ciągu roku 2022, czyli kolejna pozytywna informacja. No i na koniec pojawia się również informacja, że to, iż omikron stanie się dominującym wariantem, może być czymś pozytywnym. Skąd zatem ta groza w tytule? Ponieważ naukowcy z Uniwersytetów Texas, którzy opracowali te wszystkie modele, aż 18, w jednym z nich założyli, iż Omikron może spowodować o 20% zgonów więcej. Jedna niepokojąca informacja w całym artykule, w dodatku niejakoś drastycznie niepokojąca i informująca o najgorszym z 18 wariantów, wystarczyła, aby dać tytuł przed nami najbardziej śmiercionośna fala COVID-19, wyniki niepokojących badań z USA. A jest to jeden z setek podobnych, drażniących ludzkie emocje tytułów. Tytułów, które razem tworzą klimat niezwykłej grozy, który skutkuje paniką społeczną. Artykuł, w którym przekazane zostały umiarkowanie pozytywne informacje, jest okraszony budzącym przerażenie tytułem oraz straszliwym zdjęciem z równie upiornym podpisem. A jest to tylko jedna z tysięcy takich dziennikarskich zbrodni, popełnianych każdego dnia na umysłach społeczeństwa. I takie clickbaitowe tytuły mogą zarówno kolportować toksyczne treści mówiące o tym, że jesteśmy już na skraju Armagedonu i że koronawirus zabije nas wszystkich, jakiś kolejny wariant, jakiś z drugiej strony, na przykład, że szczepionki są elementem spisku rządu światowego i że służą do depopulacji. Ktoś może teraz powiedzieć, że jego to problem nie dotyczy, bo on jest oświecony, on w takie linki nie klika, więc jakie to ma znaczenie? Piszą sobie to, piszą, to nikomu nie szkodzi, kto klika, ten klika, kto nie klika, ten nie klika. Ale jest to nietrafione rozpoznanie sytuacji z wielu względów. Po pierwsze, setki tysięcy ludzi klikają, bo po prostu tak mają. Wystarczy podbić im emocje, aby ich zainteresować. Po drugie, jeszcze więcej osób te tytuły zobaczy, i na jeszcze większej liczbie osób te tytuły odcisną jakieś piętno, określą sposób ich myślenia. Co więcej, większość ludzkich umysłów jest słabych. I nawet gdy przeczyta cały taki artykuł, to jednak piętno tytułu pozostanie tutaj niezwykle istotne. Bo co z tego, że dalsza część artykułu będzie nawet merytoryczna, jeżeli to tytuł i załączony do tytułu obrazek miały wywołać emocje, zaś emocje służą zapamiętywaniu danej sytuacji. Nawet jeżeli taka osoba przeczyta ze zrozumieniem dany artykuł, to ciągle atakowana tak szokującymi nagłówkami, w końcu zaczyna w jakiś sposób im ulegać. Wylewająca się z nich groza, czy też inne emocje, zaczynają kształtować jej spojrzenie na świat. I tak w społeczeństwie tworzy się tak zwany klimat. Na tym klimacie zaś oddziałują emocje społeczne. Emocje społeczne są mierzone sondażami, i następnie na podstawie tych sondaży, mierzonych przez te same patologiczne media, tworzona jest polityka. A jeszcze częściej jest tak, że dany artykuł jest równie niemerytoryczny jak jego tytuł, że jest jedynie splotem pobudzających emocje czytającego zdań, bo przeciętny poziom intelektu dziennikarzy, w związku z tym, że nikt nie ma względem nich żadnych oczekiwań, jest prawdopodobnie jeszcze niższy niż tak zwanych artystów. Jedyne, co musi zrobić współcześnie dziennikarz, to wytworzyć w czytającym, słuchającym czy oglądającym emocje, tak aby ten w jakiś sposób zareagował, zainteresował się dziennikarskim wytworem. Klik, 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 klik. Odsłony wpadły, kasa wpadła, tylko to się liczy. Sprzedaliśmy syfiasty produkt, nienawidzą nas, ale jakie to ma znaczenie? Wystarczy, że kliknęli. No i co z tego, że nas nienawidzą, skoro jad w umysłach pozostał? A co jest przyczyną szczególnie dynamicznie postępującego w ostatnich latach upadku dziennikarstwa? Rewolucja mediów społecznościowych. Przeniesienie się znacznej części mediów na strony internetowe i media społecznościowe oraz informacja zwrotna. Od dawna istnieją różne czasopisma w formie tradycyjnej, których jedynym celem jest ogłupianie czytającego. I drażnienie jego emocji. Jednak wraz z rewolucją mediów społecznościowych zyskało to zupełnie nową skalę. Jeżeli chcesz przetrwać w internecie, jeżeli chcesz mieć zasięgi, jeżeli chcesz generować wyświetlenia, a co za tym idzie, zyskiwać kasę, musisz wymyślać jak najbardziej szokujące tytuły, załączać do nich jak najbardziej szokujące obrazki, aby zdobywać kliknięcia. Jeśli nie będziesz zdobywał kliknięć, nie zaspokoisz również algorytmu Google'a i zakopią cię zupełnie. Nikt tego nie zobaczy, a ty zbankrutujesz. Oczywiście, gdyby wszyscy reprezentowali jakiś standard, to takiego problemu by nie było, ale skoro wszyscy w tym konsumpcjonistycznym szale lecą za wyświetleniami, to nikt nie może sobie tak do końca odpuścić. Społeczeństwo oczekuje emocji i jakiejś informacji. Media na wszelki wypadek równają w dół. Tak, aby mieć pewność, że jak największa część społeczeństwa zrozumie przekazywaną im treść i wróci na tę stronę, że każdy, kto zobaczy ten szokujący tytuł, że każdy, kto zobaczy załączony do niego szokujący obrazek, na pewno w to kliknie. W rezultacie tego społeczeństwo staje się głupsze, czy też może jeszcze bardziej rozemocjonowane. A dziennikarze podają mu na wszelki wypadek jeszcze głupsze i jeszcze bardziej nasycone emocjami treści. I ci sami dziennikarze, siłą rzeczy, aby odpowiadać na oczekiwania społeczeństwa, nie mogą być od niego o wiele bardziej rozgarnięci. Tworzy się mechanizm przekształcenia ludzi w zombie karmionych mięsem zombie, żeby było jasne. Nie wierzę w publiczne oświecenie za pomocą mediów. Jednak jeżeli media odwołują się do tego, co w ludziach najgorsze i podsycają to, co w ludziach najgorsze, to siłą rzeczy całe społeczeństwo funkcjonuje coraz gorzej. A ponieważ w ochlokratycznym społeczeństwie nie ma jednej dominującej narracji, to podsycane są emocje, które prowadzą do ogólnospołecznego wzrostu agresji między przedstawicielami tych różnych narracji. Co można z tym zrobić? O ile wielu rzeczy skutkujących postępującą ochlokratyzacją nie da się od tak zmienić, to akurat na tym polu jest inaczej. Potrzebne są jedynie przepisy, na bazie których będzie można domagać się od dziennikarzy odpowiedzialności. Przepisy przewidujące sankcje karną za skrajną nieodpowiedzialność. Jeżeli sprzedasz stare mięcho i ludzie się od tego zatrują, stracą zdrowie albo umrą, odpowiadasz karnie. Jeżeli nie odświeżysz dachu w jakimś budynku, którym zawiadujesz i jeżeli zginie w wyniku tego wiele osób, to odpowiadasz karnie. Jedziesz jak pirat drogowy, nie przestrzegasz przepisów ruchu drogowego, powodujesz wypadek, wiele osób ginie. Ponosisz odpowiedzialność karną, serwujesz społeczeństwu treści, które dla jego funkcjonowania są po prostu niebezpieczne, też powinieneś ponosić odpowiedzialność karną. Wokół mediów współcześnie wytworzył się klimat dziwnego uprzywilejowania. Mówi się jedynie o wolności prasy, o wolności radia, o wolności telewizji, czy o wolności publikowania w internecie a nigdy nie mówi o odpowiedzialności. Zaraz ktoś powie, że takie przepisy byłyby wykorzystywane do kneblowania wolności słowa itd., itd., itd. Nie, jeżeli będą to odpowiednie przepisy. A można zacząć od spraw naprawdę drobnych i dotyczących dziennikarstwa informacyjnego, bo to z tym związane jest największe potencjalne zagrożenie. Podam dwie zasady, które sprawiłyby, że żylibyśmy w naprawdę lepszym państwie. W naprawdę lepszym społeczeństwie i w naprawdę lepszej kulturze. Pierwsza zasada: nie dysponujesz zdjęciem z jakiegoś wydarzenia, nie zrobiłeś go ty lub współpracujący z tobą fotoreporter, to nie publikujesz zdjęcia. Nie dla tak zwanych zdjęć poglądowych. Mam artykuł o jakimś wydarzeniu, to załączę jak najbardziej szokujące zdjęcie. Co z tego, że nie ma nic wspólnego z tym wydarzeniem? Ma szokować i wywoływać emocje. Trumny z Bergamo, manekiny w szpitalach covidowych. Nie koniec z tym syfem. Publikujesz zdjęcie, które nie dotyczy danego zdarzenia, jedynie dla podbicia emocji. Odpowiadasz za to karnie. Odpowiadasz za nierzetelność, która skutkuje narażeniem społeczeństwa na poważne konsekwencje: narażenie z jednej strony na panikę i natręctwa, a z drugiej strony na nieufność i paranoję. Dlaczego społeczeństwo ma leczyć się psychiatrycznie przez nieodpowiedzialnych dziennikarzy? Bo wolność mediów? Nie ruszaj mnie, wolno mi sobie od tak napisać. Nie, bądź uczciwy. Zasada druga, a właściwie dwie zasady. Tytuł ma odpowiadać treści artykułu. W sprawach drażliwych społecznie, jak zagrożenie epidemiczne, zagrożenie pandemiczne, zagrożenie wojenne, zagrożenie jakąś katastrofą naturalną, kompletny zakaz stosowania tytułów odnoszących się do emocji, czysta działalność informacyjna, tytuł mylący, straszący widza, tytuł z wykorzystaniem pytajnika na zasadzie: wszyscy zginiemy! A gdzieś w odpowiedzi, gdzieś w rozwinięciu tego artykułu, no może jednak nie zakazany. Nie podasz starego mięsa w restauracji, bo możesz odpowiadać karnie. Nie podasz toksycznego, clickbaitowego tytułu, bo będziesz również odpowiadał karnie. A co więcej, jeżeli jesteś dziennikarzem, to przecież skutki twojej działalności są o wiele szersze. Wolne media, wolne media. Wolę media. Oczywiście, że tak, ale jeżeli wykonujesz swój zawód skrajnie nieodpowiedzialnie, jeżeli narażasz poszczególnych ludzi i całe społeczeństwo na sytuacje im zagrażające, to musisz ponosić odpowiedzialność, jak każdy inny w tym społeczeństwie. Co warto podkreślić, aby nie zdezinterpretować moich słów, aby nie stworzyć jakiegoś ogólnego fałszywego obrazu całej mojej wypowiedzi. Na razie sugeruje tylko te dwa rozwiązania: zakaz zdjęć poglądowych oraz zakaz mylących tytułów, szczególnie w treściach, które mogą być drażliwe dla funkcjonowania całego społeczeństwa. I w obydwu przypadkach nie powinno być to działanie prewencyjne. Powinna po prostu istnieć taka możliwość, aby każdy obywatel, jeżeli zaobserwuje skrajnie nieodpowiedzialne dziennikarskie zachowanie. Jeżeli zaobserwuje złamanie któregoś z tych przepisów, mógł zgłosić taką sprawę do prokuratury. Warto zauważyć, że w przypadku naruszenia dóbr osobistych można wytoczyć komuś proces, ale w sytuacji, w której prowadzi się działalność z najniższych pobudek dla kniknięć przeciwko całemu społeczeństwu, nie istnieją żadne sankcje. To by było na tyle tego niezwykle wkurzonego elfa. Jeżeli zgadzacie się z tym, co powiedziałem, udostępnijcie ten materiał. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, aby zrobił spore zasięgi, abyśmy mogli zacząć forsować za korzystnymi dla całego społeczeństwa zmianami. Tym bardziej, że sądzę, iż jest to postulat, który mógłby zjednoczyć zarówno osoby, które uważają się za bliskie mi ideowo, jak i te, które uważają, że są po zupełnie innej stronie spektrum politycznego czy też ideowego. Forsując ten postulat, moglibyśmy wspólnie zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, coś dobrego dla naszej kultury. Pięknego czasu, cześć!